Loża radiowa. Przypominamy, że dzisiaj gościmy na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczeństwo Internautów a Kultura Globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI wieku. Konferencja gromadzi zarówno naukowców pracujących na uczelniach, jak też i uczniów opolskich, nie tylko opolskich szkół, którzy wyspecjalizowali się, tak to nazwijmy, w pewnych tematach związanych z zakresem dzisiejszej konferencji. Mamy też kolejnych gości. Mamy kolejnych gości właśnie, którzy są wśród nich uczniowie, którzy postanowili zająć się tematem kryptowalut. Uczniowie to Piotr Rędziński i Michał Cekus z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. I towarzyszy nam także nauczyciel przedmiotów informatycznych tejże szkoły, Krzysztof Nicpoń. Dzień dobry. Opiekun, dzień dobry. Rozumiem, dziś na tej konferencji uczniów. Tak. Panowie, kryptowaluty to dla pełnoletnich zabawa. Właśnie. Jak to u was? Wy już pełnoletni? Już pełnoletni. Oczywiście. Czyli już możecie się zajmować tym tematem. A dlaczego akurat kryptowaluty was zainteresowały? To jest taki temat, który cały czas jest rozwijany i tak naprawdę to jest przyszłość. To jest coś, co w przyszłości może będzie bardziej zauważalne na porządku dziennym. Już teraz warto jest zacząć interesować się tym tematem i edukować się w tych tematach. A czy młodym ludziom z racji wieku łatwiej jest zrozumieć w ogóle, czym są kryptowaluty albo czym są takie zjawiska właśnie z pogranicza świata cyfrowego i świata realnego? To jak to jest? Wydaje mi się, że tak, ponieważ młodzi ludzie mają jednak troszeczkę więcej czasu niż ludzie, którzy już się zajmują jakimś zawodem i są bardziej, można to powiedzieć, w temacie, ponieważ komputery, wiadomo, informatyka. A dlaczego kryptowaluta to przyszłość? Kolega powie, to taką tezę postawiłeś. Dlaczego to przyszłość? Kryptowaluty mają dużo zalet i korzyści w porównaniu ze zwykłymi walutami. Dają nam możliwości, dają nam więcej możliwości do zwykłych takich walut. Dlatego... A do czego się w edukacji przydadzą? A to już się Państwo dowiecie na naszej prezentacji. Nie, no to chcielibyśmy zdradzić naszym słuchaczom, których nie ma dzisiaj z nami. My oczywiście wysłuchamy z chęcią Waszego referatu, ale opowiedzmy o tym naszym słuchaczom, których nie ma. To może ja bym kilka zdań powiedział na ten temat. Proszę bardzo. Między innymi może to się przydać do czegoś takiego, że uczniowie w dzisiejszych czasach na lekcjach są troszkę rozleniwieni i tak nie chce im się uczyć, dlatego że nie widzą realnych korzyści w tym. Gdybyśmy na przykład mogli bardziej ich docenić, to moglibyśmy wymyślić dla nich takie tokeny personalne. I teraz takie tokeny personalne to są właśnie takie jakby tokeny, czyli takie pieniądze wirtualne oparte właśnie o te kryptowaluty i każdy z nich miałby takie swoje, te tokeny miałyby własną wartość i na przykład jeśli nauczyciel by kupił od takiego dziecka takie tokeny albo by je dostał, no to wtedy takie dziecko czułoby się bardziej docenione. Oczywiście wiele, wiele innych zastosowań, między innymi to, że wszystkie certyfikaty czy dyplomy mogłyby być bardziej dostępne, bardziej przejrzyste. Nie trzeba by było tyle czasu poświęcać na to, żeby na przykład szukać tych informacji, tylko one byłyby wszystko w bardziej przejrzysty sposób przedstawione. Taka personalna baza danych, a zarazem portfel też. Portfele to trochę jeszcze inny temat. Każdy miałby swój portfel taki kryptowalutowy, w nim miałby różne rzeczy. No ale przede wszystkim edukacja to też jest dla nas wszystkich, bo my cały czas musimy się tych kryptowalut uczyć. No one są już powiedzmy 10 lat na rynku, ale nadal mało osób o tym wie. I nie wie w ogóle, do czego one służą. Dlatego trzeba to szerzyć. A pan jest generalnie jako nauczyciel chyba w uprzywilejowanej sytuacji, pozycji wobec innych nauczycieli innych przedmiotów, bo chyba łatwiej panu znaleźć wspólny język. Tak, oczywiście. Tylko, że to jest na tyle nowa technologia, że ja nadal się sam jej uczę i sam codziennie dowiaduję się różnych rzeczy, nowości na ten temat. Dlatego... Czy tutaj jestem uprzywilejowany? Ciężko powiedzieć. W świecie kryptowalut tak naprawdę codziennie są jakieś nowinki, nowe informacje, nowe artykuły.
A to jest tak, że bo jesteście panowie uczniami szkoły, która generalnie ma swoją tradycję, ma swoje osiągnięcia, ale w nazwie ma elektryczność, a generalnie chyba dzisiaj to informatyka króluje, jeżeli chodzi o rynek pracy. Na przykład słyszymy o tym, że jest taki dosyć duży, poważny niedobór informatyków na rynku pracy. A jak to wygląda z perspektywy waszej szkoły? Jest dużo chętnych do tego, żeby się informatyki uczyć? Kiedy ja się dostawałem do szkoły elektryczniak, słyszałem od moich nauczycieli w gimnazjum, że na jedno miejsce jest 30 osób. Jak się potem okazało, było ich troszeczkę mniej, ale jednak tak, zawód informatyk to jest bardzo taki rozdrapywany przez pracodawców zawód i dużo osób chciałoby się w tym zawodzie specjalizować. No ale trzeba się trochę pouczyć, no bo tutaj to nie jest tak, że się przeczyta jedną, dwie książki, tylko albo bardzo konkretną wiedzę trzeba mieć. No prawda? Właśnie. To jak to jest wymagający kierunek? Tak, jest to dość wymagający kierunek. Ja jeszcze dodam, że u nas na jednym roczniku są aż 3 klasy informatyczne. To już samo wskazuje na to, jest jakie to dużo, jest zainteresowanie. Tak jest. Natomiast szkoła dość dobrze przygotowuje, ale tak naprawdę trzeba już coś z tej informatyki wiedzieć, coś ogarniać, żeby sobie też poradzić w tym, bo jak ktoś przychodzi zielony, a pójdę na informatykę, to może być ciężko, bo rzeczywiście tego materiału jest dużo do nauki. Dziś na tej konferencji poruszone są tematy dotyczące tego, jak internet wykorzystać do nauki, jak odsiać to, co złe, albo jak znaleźć metodę właśnie tego odsiewania. W waszej szkole lekcja bez internetu, czy lekcja z dostępem do internetu? Telefony na biurkach? Jak to u was wygląda? Tak się właśnie staramy robić, żeby uczniowie oddawali telefony, żeby ich to nie rozpraszało, aczkolwiek są różne lekcje. Czasem są lekcje właśnie z wykorzystaniem telefonów komórkowych, bo jeśli jest lekcja wykładowa i w sali mamy 30 osób, no to wiadomo, że nie dla każdego wystarczy komputerów i wtedy czasem są takie zagadnienia, że posiłkujemy się z użyciem telefonów komórkowych i nie chodzi tutaj tylko o wyszukiwanie danych w przeglądarce czy w Wikipedii, ale również są dedykowane programy, z których możemy skorzystać. Również nauczyciele innych przedmiotów korzystają z tego, czy to na języku angielskim. Dlatego ten internet, no to wiadomo, tak, wszyscy wiemy, co to jest, wszyscy wiemy, jak to działa, jest to niezbędne. A kryptowaluty to jest tak jakby następny poziom i jest to kolejna technologia na miarę powstania internetu. No, ale czy jako nauczyciel pan uczy tej technologii swoich uczniów? Jeśli chodzi o kryptowaluty, na razie nie ma tego w programie nauczania. Na razie ludzie to różnie postrzegają, patrząc kategoriami, że w zeszłym roku o tej porze Bitcoin, czyli ta najważniejsza, dla niektórych jedyna kryptowaluta, kosztowała na polskie około 60 tysięcy złotych. W tej chwili kosztuje 13 tysięcy złotych. No to ktoś mógłby stwierdzić, to do niczego się nie przydaje, to nie trzyma wartości i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ludzie muszą troszkę się nauczyć, musi być więcej doświadczenia w tym, więcej firm, które to będą używać i dopiero wtedy podejrzewam, że wejdzie to do programu nauczania, no i wszyscy już będą wiedzieli, o co chodzi. Pomijając lekcje te, które prowadzi nasz gość, na innych lekcjach internet jest obecny, korzystacie, to jest pomoc naukowa. Czy porozmawialiśmy z jedną tutaj z wykładów, z prelegentek tej konferencji, która mówiła właśnie o uczniach, co prawda o studentach Politechniki, no ale śmiem przypuszczać, że skończycie na Politechnice, jeżeli pójdziecie dalej na studia, że oni w internecie nie szukają takich informacji, prawda? Nie szukają, nie ufają internetowi jako temu źródłu wiedzy technicznej. To prawda. Nie wszystko, co jest napisane w internecie, to jest prawda. Natomiast czy korzystamy z internetu, z telefonów na lekcjach? To zależy od nauczyciela, bo są lekcje, gdzie po prostu nie. A praca domowa w internecie? W chmurze czy w zeszycie? Jak się dziś z pole szkół elektrycznych odrabia praca domowa? Jeszcze na papierze? Jeszcze w zeszycie. Ale na przykład proszę sobie wyobrazić, że na niektórych lekcjach my nawet piszemy sprawdzian na smartfonie. Piszemy sprawdzian, ciach, wysyłamy i... Czyli jednak nie wszystko na papierze. Nie wszystko.
No zobaczymy, czy się upowszechni taki zwyczaj, bo podejrzewam, że z punktu widzenia ekologów to bardzo dobre rozwiązanie. Z punktu widzenia młodych ludzi pewnie też, bo jak widzę, jak szybko operują na smartfonach, no to podejrzewam, że chyba piszą szybciej niż ja na takiej tradycyjnej klawiaturze, więc pewnie ku temu wszystko to będzie zmierzało. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. A naszymi gośćmi byli uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych Piotr Rędziński i Michał Cekus oraz ich nauczyciel, opiekun, pan Krzysztof Nicpan. Dziękujemy bardzo. Loża radiowa.